1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania. Deklaracje muszą złożyć zarówno właściciele budynków jednorodzinnych, zarządcy budynków wielorodzinnych oraz właściciele lokali handlowo-usługowych. Od 1 lipca ruszyła centralna ewidencja energetyczna budynków, CEB. Jest to rzecz polegająca na tym, że każdy obywatel naszego kraju musi wpisać się, zgłosić swój budynek do specjalnej bazy danych. Musi podać tam oczywiście oprócz danych adresowych źródło ogrzewania, plany, klasę pieca i tak dalej. Za niezłożenie deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków grozi nam kara grzywny. Karę mogą także zapłacić samorządy, które, jak mówi dyrektor Grzegorz Tabarz, nie osiągną współczynnika 70% zgłoszeń mieszkańców. Nowy Sącz ma swoją ewidencję budynków pod kątem źródeł ogrzewania, na co miasto wydało kilkaset tysięcy złotych. Z przykrością stwierdzić, że ona już jest do niczego nikomu niepotrzebna. To znaczy ja z niej będę korzystał, póki nie będzie tej CEBD, budynków, tej dużej centralnej ewidencji energetycznej budynków, bo po prostu na innego narzędzia nie mam. Czyli mówiąc krótko, wydaliśmy kilkaset tysięcy złotych na program, na oprogramowanie, na kontrolowanie, na wprowadzenie rekordów do bazy danych i w tej chwili możemy to sobie wyrzucić do kosza. Jak mówiła podczas konferencji prasowej Anna Kornecka, wiceminister rozwoju pracy i technologii, centralna ewidencja emisyjności budynków ma być elementem programu walki ze smogiem. My mamy naszą bazę danych. Jest baza danych w Urzędzie Marszałkowskim, a właściwie była, bo już przestała funkcjonować 1 lipca. No i tutaj w założeniach rządowych ma być taka ogólna ewidencja, która ma czemuś tam służyć. Czemu, to nie bardzo wiem, bo w ustawie nie ma, w preambule tam jakichś opisów, do czego to jest potrzebne, skoro już takie bazy danych są. Czas na zgłoszenie to 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących i 14 dni w przypadku nowo powstałych obiektów. Deklaracje można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta lub poprzez internet. Linki i formularz będzie dostępny na stronie internetowej miasta.